Dzień dobry Państwu, dzisiaj 25 października 2017 roku. O 14 odbyła się sesja Rady Dzielnicy, czyli tak mniej więcej 2 godziny temu. Nie byłem na tej sesji. Sesja dotyczyła jednego punktu, odwołania przewodniczącego. Moim gościem jest Jarosław Pondzelewski, witam serdecznie, który potroszę opowie nam, co wydarzyło się dzisiaj, bo został odwołany pan przewodniczący Miszewski z PO. Zgadza się. Dokładnie. Dzisiaj była sesja Rady Dzielnicy, 49 już z kolei. 49 sesji już było. Na tej sesji była krótka, bo dotyczyła tylko jednego punktu, odwołania przewodniczącego Krzysztofa Miszewskiego. I na tej sesji doszło do tajnego głosowania, w którym w stosunku głosów 13 do 12 Krzysztof Miszewski został odwołany z pozycji przewodniczącego Rady Dzielnicy Targówek. Przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek. Dokładnie. Dobrze, bo tak, odwołali przewodniczącego i teraz pytanie, czy został odwołany też zarząd? Jak to wyglądało? Chwilę po wynikach głosowania zabrał głos pan burmistrz Antonik, który powiedział, nie cytuję dokładnie, żebym nie przekręcił, umowa koalicyjna została zerwana, będzie poddawał pod głosowanie o wotum zaufania dla zarządu. Po czym nastąpiła przerwa, miała być 10-minutowa, później została przedłużona na kolejne 15 minut na wniosek klubu PO i spółdzielni mieszkaniowej. I później po tych kolejnych 15 minutach przyszedł pan Witold Harasim, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Targówek. Jako najstarszy wiceprzewodniczący ogłosił zakończenie sesji i zwoła ją w najbliższym dogodnym terminie. Okej, czyli w sumie koalicja na Targówku się rozpadła na mniej więcej rok przed wyborami. Zaczęła się polityka wielka na Targówku, tak czy nie? No zaczęła się, bo wybory się zbliżają. No, po prostu kampania wyborcza ruszyła, jak najbardziej. Czy, jak myślisz, PiS przejmie teraz władzę? Ciężko stwierdzić, ponieważ to dość chwiejne może być, że tak powiem, koalicja. Znaczy nie koalicja, tylko mają przewagę jednego głosu, więc to jest nic pewnego. Wystarczy, że jeden radny nie pojawi się na danej sesji i już jakiś dany projekt może być po prostu nieprzegłosowany, co może sparaliżować działanie naszej Rady Dzielnicy. Jednak czas pokaże. Nie ma na razie żadnych kandydatów, którzy chcieliby zająć miejsce pana Krzysztofa, przynajmniej nie zostali. Nie ma, czy znaczy, wydaje się, że nie ma? Znaczy wydaje mi się, że nie ma, nie zostali zapytani. Zapytałem nawet kilku właśnie radnych. A porozmawiałeś później. Tak, tak. Miałem okazję chwilę porozmawiać właśnie, ale nie powiedzieli żadnych konkretnych nazwisk. Czekamy na razie na rozwój sytuacji. Czyli poker face. Na razie tak. Poker face, okej. Okay. No dobra, czyli teraz... Hipotetycznie, nie wiem, obstawiamy, znaczy kto odpadł, wiadomo, jak myślisz, jeżeli chodzi o koalicję, chyba... Znaczy nie wiem, czy tu wypadałoby wspominać jakieś nazwiska, bo głosowanie było tajne, więc no tak, nie można z nazwisk wymieniać. Dobrze. Jednak no, pewne typy są, no nie chcę ich zdradzać, dobrze, to ja powiem, zobaczymy. To ja powiem, ja byłem na spotkaniu z panem posłem Lisieckim, który był u nas na Targówku. To było z tydzień, mniej więcej dwa tygodnie temu. I tam byli tacy radni, których zdziwiłem się, że ich tam spotkałem. A gdzieś tam to był taki sygnał, że pewnie coś się niedługo zmieni. No bo tutaj ta przewaga nie jest nieduża, więc tak zakładałem, że pewnie się zmieni, zresztą wybory. Mówiłem o tym już dawno, dawno temu, że kampania się zaczęła, no i tak się stało, więc jakby no tutaj ciekawe teraz, co PiS zrobi, no bo w sumie ma większość chwiejną. Będzie im się chciało rządzić przez ten ostatni rok? Myślę, że jest. Nie jest to wykluczone przede wszystkim. No, sytuacja robi się ciekawa, czekamy na ruch zarówno spółdzielni, PO, jak i PiSu. No i bez tego no, możemy sobie na razie gdybać, no musi powstać jakiś pierwszy. Ktoś musi pierwszy po prostu jakąś deklarację klarowną dać i wtedy będziemy mogli rozmawiać, co dalej na dzielnicy się wydarzy w najbliższym czasie. No tak, ale to już mi się wydaje sprawy jakby kuluarowe. My jakby z racji tego, że jesteśmy na bieżąco, fajnie, że tak jest, możemy to skomentować i dać do zrozumienia chyba jeszcze raz, z mojej strony to już po raz chyba nie wiem który, że kampania samorządowa się zaczęła. Zaczęła się już przed wakacjami, teraz generalnie wchodzi na jakieś tam wyżyny. Finał oczywiście za rok w listopadzie, więc
Oglądajcie Państwo nasz kanał, bo jesteśmy, wydaje nam się, w miarę na bieżąco. Znamy kuluary, nasze targówka, przynajmniej no ja tam już jakby dosyć dobrze. Zachęcam do oglądania i zobaczymy, co się wydarzy na targówku. Na razie kuluary. Na razie tak, czekamy na oficjalne decyzje. Na razie takie jeszcze nie zapadły, zostają kuluary. A przyjdziesz do studia następnym razem, jak już się ukaże? Jak dostanę zaproszenie, z miłą chęcią. Dobra, okej. Dobra, to dziękujemy ślicznie, zapraszamy dziękujemy na bardzo. Kolejne relacje, wywiady i inne filmy, które przedstawiamy na naszym kanale Infotargówek. Do zobaczenia.